No jak widać, ostatnia moja dzisiejsza jazda, już do 12.43 jeszcze mogę jeździć. No ale przy okazji, jak już jestem, to sfilmuję to, co się dzieje. Tutaj znowu drogówka coś robi. Nie wiem, co tu się dzieje na przystanku. Ludzie stoją. Autobus, straż miejska jest, policja i służba ruchu przed chwilą. No jest służba ruchu transportu ZZ, Zakładu Transportu Miejskiego, czyli tramwaje i autobusy. A co się wydarzyło, to nie wiem, bo nie ma żadnych pojazdów rozbitych. I dlaczego oni tu stoją, też nie wiem. Pewnie i tak nie będą chcieli powiedzieć, bo od tego jest rzecznik prasowy policji, to się wtedy dowiemy, jak zadzwonią, to mi powiedzą. Policjanci tu zamaskowani są, wiadomo. Wszyscy się maskują przez tego COVID-a chyba. Ładne motocykle przyjechały. Autobus stoi, centrala ruchu. Nie wygląda, żeby jakiś wypadek był. Może będą kogoś zabierać samo autobusy. Może oni po prostu czekali na autobus, żeby kogoś ewakuować z tego autobusu. Idziemy dalej zobaczyć, może sprawdzają, a może oni sprawdzają tych pasażerów, czy maski mają. No to się odjeżdża. Coś akcja jest tutaj specjalna, Straż Miejska i policja. Akcja specjalna. Halo, Pomorska Telewizja Narodowa, słucham. Halo. Nie wiemy, co jest, tutaj się dzieje, ale jakaś zmasowana akcja, bo tu wszystkie służby naraz, Straż Miejska, Policja i Centrala Ruchu. Mi się wydaje, że sprawdzają, czy w maseczkach ludzie jeżdżą. Bo dopiero sprawdzali jeden autobus, teraz będą drugi sprawdzać. Poczekamy, zobaczymy, co się będzie zaraz działo. Autobusy jeżdżą, a służby kontrolują. Może to być akcja covidowa, sprawdzanie maseczek ludziom w autobusach, czy mają, czy nie mają, prawda? No bo cóż. Terror maseczkowy nadal jest, prawda? Policjant ubrał nową kamizelkę zieloną. Za chwilę musimy chyba przejść na drugą stronę i zobaczyć, bo wygląda na to, że to będzie dalej się coś działo. Z tymi autobusami będą sprawdzać po prostu.
iść na przejście dla pieszych, no bo nie będę przez ulicę przechodził. No i prawo jazdy już tak zabrali wczoraj, więc tutaj mogą mnie jeszcze dołożyć punktów tylko karnych, no bo co mogą, już mam 10. Wczoraj 3 kary otrzymałem za przekroczenie prędkości w tunelu pod kanałem Kaszubskim, to było. No i teraz mam zabrane prawo jazdy na 3 miesiące. O 3 kary dostałem, 10 punktów karnych, 500 zł mandatu i jeszcze trzecia, najgorszy wymiar kary, czyli za jedno wykroczenie. 3 miesięczne za zatrzymanie prawo jazdy. Poszło do starosty powiatowego, odwołania się nie da zrobić praktycznie. A to jest niezgodne z konstytucją, że artykułem 2 Rzeczypospolitej Polskiej, 65. Idziemy dalej. Tutaj jest zlot hulajnog, tutaj parking. Specjalnie hulajnóg się najeździło. No teraz woda na hulajnogi. Rowery Mewo wypadły z gry. Zbankrutowała ta firma. I nie ma następców. Elektryczne rowery Mewo. Czekamy teraz tu na zielone światło. Czy może wielkie tu pisze? Czy może wielkie, proszę bardzo. Jesteśmy w dzielnicy Przymorze Wielkie. Idziemy na drugą stronę. No, stabilizator działa w kamerze po naprawie. Już nie trzęsie tak. Tu jest ścieżka rowerowa. No teraz dużo ścieżek rowerowych jest w Gdańsku. Właśnie tam wsiedli, właśnie widzieliśmy przed chwilą, autobus podjechał. Wsiedli ci wszyscy policjanci, strażnicy miejscy i sprawdzają, kto ma serce, kto bez. Kontrola. Pełna kontrola. Czyli tak zwany terror maseczkowy w autobusach jest. Idziemy bliżej sprawdzić, jak to z bliska wygląda. Pojechał, wsiedli, wysiedli, sprawdzili. Przepraszam, co tam się dzieje w tych autobusach? Co oni robią, te policjanty? Sprawdzają maseczki. A, terror maseczkowy. O, tak to sezon się nazywa. Maseczki. Teron. Sprawdzają maseczki w autobusach. Wiemy już teraz, co oni robią. Zobaczymy, jak oni to sprawdzają. Wpadają do autobusu i sprawdzają, kto ma maseczkę, a kogo nie, to wyciągną. Będzie mandat, tak? Aha. Proszę bardzo. Czyli akcja terrorystyczna. Terror maseczkowy trwa. Straż Miejska 9986, taki numer. Są hulajnogi dwie zaparkowane na przystanku. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk, redaktor Sławomir Ziębiński. Co tu się dzieje? Co tu za akcja? Co tu za akcja? Co tu tyle służb naraz się zebrało? COVID. A, akcja antycovidowa. Tak. Czyli wyłapujecie tych z COVID-em, tak? Pacjentów. Tych, którzy nie stosują się do jakichś tam pomocy, większych obozów. Aha, czyli jak nie mają maseczki, to... Tak. Czyli taki terror maseczkowy, można powiedzieć. Po polsku. No dobra. Czyli wpadacie do autobusu, sprawdzacie. Jak? Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Jedzie autobus. Jedzie autobus właśnie. No już wiemy, że to jest po prostu akcja
sprawdzania maseczek. Wszystkie służby, czyli Straż Miejska, Policja i Centrala Ruchu, autobusy i tramwaje firmy. No, wszystkie te służby razem kontrolują pasażerów w autobusie, jak widać. Stanek autobusowy, Wielkie Przymorze. No i mamy tutaj, no, akurat tamten autobus odjechał w inną stronę. Ja chcę jeszcze pokazać, jak to będzie z tą kontrolą, bo tam pojechał autobus. Skręcił, czyli tutaj nie dojechał, będzie następny. Zaraz zobaczymy w rozkładzie jazdy, który będzie następny. Która jest godzina, proszę pana? Za 7:11. To teraz jakiś autobus będzie. 45 to już był. 11:07. Który? 148. Tak. 58. Aha. No bo ja chcę sfilmować, jak oni tutaj kontrolę robią. Bo to jest, proszę pana, terror maseczkowy. Terror. Terroryści, proszę pana, sprawdzają te maseczki. Czy jak ktoś nie ma, to zaraz będzie mandat, nie? A, no w autobusie, tak? No tak, że trzeba mieć maseczkę teraz w autobusie. Nie wolno. Bez maseczki. Taki terror maseczkowy mamy. Wie pan, no ja jechałem metrem w Warszawie ostatnio. To, proszę pana, też pani powiedziała, dlaczego pan bez maseczki. A ja mam zaświadczenie lekarza, że mi nie wolno zakładać. No ale pani, a co panu szkodzić? Matkę założyć. Ja mówię, ale ja się nie chcę udusić. No, nie każdy może, nie? Przeżyć to. A niestety, widzi pan, co za czasy nastały. Co za czasy. To lepiej jeździć na hulajnodze, chyba bez maseczki. A hulajnogą można bez maseczki? Zobaczymy, jak oni to robią. A się zapytać jeszcze muszę. Puszki, bałagan, tutaj puszki leżą, nas nieposprzątane tutaj w lesie. A co będzie, jeżeli ktoś nie ma maseczki? Wypisujecie mandat, panowie, czy jak? Co się dzieje wtedy? Jak będziemy mieli, to panu powiemy, dobrze? No, to ja czekam. No informacje, bo ludzie chcą wiedzieć, co ich czeka. Chcą wiedzieć, to mogą nas zapytać. Jak chcą wiedzieć, to mogą nas zapytać. Nie no, lepiej wiedzieć przed niż już po. To wtedy będą bardziej przestrzegali tych maseczek ewentualnie. Policjanci nie chcą powiedzieć, co grozi za brak maseczki. Nie chcieli powiedzieć. A nie ma jakiegoś upomnienia? Nie wiem. No właśnie się pytam, to nie chcą mi powiedzieć, co grozi. Bo nie chcą powiedzieć. Jak będziemy mieli kogoś bez maseczki, to panu powiemy. No taka rozmowa z policjantem. Jakieś takie widełki są, że od 50 nawet do 500. No, 500 mogą dać, ale jeszcze mogą do sanepidu zgłosić, to wtedy jeszcze 1000 pan zapłacić albo i więcej, 10 tysięcy. Nawet jednemu to 10 tysięcy sanepid dał, że rowerem jechał po jakiejś tam wale, gdzie nikogo nie było, no ale policja go złapała. Zakaz był wtedy jeżdżenia, wchodzenia z domu. Bez potrzeby. No to, proszę pana, terror wraca. Bo, proszę pana, w Australii to podobno stan wyjątkowy jest. A mają tylko 4 zakażonych teraz. Proszę? Ja nie wiedzę. Jest, tak, proszę pana, bo ja to w mediach śledzę. To ja panu powiem, że w Australii to dzisiaj nawet czytałem, że mają prawo zdjąć bieliznę i zastrzyk zrobić na siłę pacjentowi. No, widzisz pan, co się, do czego dochodzi? A to jest tylko kwestia czasu, kiedy u nas takie coś może być. Długo nie trzeba, nie? Nie wiadomo, jak to się rozwinie wszystko. Proszę pana, to wszystko jest, wie pan, sterowane odgórnie. Na całym świecie. Wiadomo, o co chodzi. Jest wojna biologiczna. A tak naprawdę przygotowują nas już do prawdziwej wojny. No. No jak widać, stoją te służby. Pojazdy mają tutaj na sygnałach postawione. Na chodnikach, na przystankach.
no i tyle. No czekamy na autobus, zobaczymy co się będzie działo, jak podjedzie autobus i jak oni to robią. Jeżdżą samochody, autobusów na ten czas nie widać, ale możemy przejrzeć się, jak wygląda na skrzyżowaniu ruch. No tutaj kiedyś, chciałem powiedzieć, zostałem przez policję złapany, bo tam, gdzie stoi ten samochód go-kart, stał samochód dostawczy na cywilnych numerach z kamerami i filmował to skrzyżowanie. A tu jest czerwone światło, jak widać, jak ktoś chce skręcić w lewo, no to widzi, proszę Państwa, to nawet przejeżdża za ten semafor, albo jakiś tam dalej. I wtedy musi przejechać, no bo nie, no nie widzi, czy ma czerwone, czy zielone, ale jak jest wolna droga, to przejeżdża, proszę bardzo. Teraz ma zielone, przejechał. Ale wiele samochodów przejeżdża przez to skrzyżowanie, nie wiedząc, że już jest czerwone, bo ten kierowca, to tam stanął w tym bordowym samochodzie, on nie wie, jakie ma światło, bo on przejechał za sygnalizację świetną, tak? Jeżeli się zrobi czerwone, to on przejedzie na czerwonym. I wtedy policja stała tam dalej, gdzie ten słup z ogłoszeniami, drugi radiobus normalny, i tam je zatrzymali i powiedzieli, że pan na czerwonym przyjechał, że mają to nagrane. No proszę Państwa, nagrane to sobie można robić, ale dla mnie to jest pułapka na kierowców, bo jak można nagrywać tutaj moment, kiedy kierowca jest za